This song is a special request. Ta pieśń jest na szczególną prośbę. I think I sang it on the second night. Ja śpiewałem ją chyba podczas drugiego wieczoru. And it touched some people's hearts. Dotknęła ta pieśń niektórych serc. And they want to hear the song again. I chcą, żeby posłuchać tą pieśń jeszcze raz. So don't think I have Alzheimer's by singing the same song twice. Nie myślcie, że ja mam pieśń tego Alzheimera, że śpiewam dwa razy tę samą pieśń. Have you ever had a friend? Kiedykolwiek mieliście przyjaciela? That was your best friend ever. Który był takim najlepszym waszym przyjacielem kiedykolwiek? You shared all your problems. Z którym dzieliliście się wszelkimi problemami? You shared all your possessions. Dzieliliście się wszystkim, co mieliście? You'd cut off your right hand for them. Wiecie, ucięlibyście sobie rękę za niego. And then one day they betrayed you. Jednego dnia on was zawiódł, zdradził. Can you sense the despair you would feel? Czy czujecie, jakbyście się czuli zawiedzeni? But friends, we have a friend who will never forsake us. Wiecie, my mamy przyjaciela, który nigdy nas nie zawiedzie. He will never leave us. Nigdy nie zostawi nas. He will always be there for us. I on zawsze będzie dla ciebie tam. I once heard the true definition of a friend. Ja znam pewną definicję tego prawdziwego przyjaciela. And there's only one person who fits this definition. Jedna osoba tylko pasuje do tej definicji. A friend is someone, przyjaciel to jest ktoś, who knows everything about you. To on wie o tobie wszystko. And yet still loves you. I ale dalej kocha cię. I only know of one person that knows everything about me. Ja znam tylko jedną osobę, która wie o mnie wszystko. And yet still loves me. I dalej kocha mnie. And that's the beautiful thing about our Jesus. I to jest to piękno właśnie o Jezusie. To jest temat pieśni. Chciałbym Tobie dziś powiedzieć o Jezusie, jakim przyjacielem wiernym dla mnie był, jak On zmienił moje życie całkowicie, zrobił coś, co nikt inny nie zdołałby. Nikt nie zadbał o mnie tak, jak Jezus. Nikt nie troszczył o mnie się, jak On. Tylko Jezus mógł wziąć grzech i moją słabość. O, jak zadbał o W każdym dniu przychodzi mi wydać pociechę. Jego mocne ramię wciąż otacza mnie. Wiem, że przyszedł, by swym życiem mnie ratować. Czekam na ten dzień, w którym ujrzę Jego twarz. Nikt nie zadbał o mnie tak, jak Jezus. Nikt nie troszczył o mnie się, jak On. Tylko Jezus mógł wziąć grzech i moją słabość. O, jak zadbał o mnie.
Every day he comes to me with new assurance. More and more I understand his words of love. But I'll never know just why he came to save me, till someday I see his blessed face above. Tylko Jezus mógł wziąć grzech i moją słabość. O, jak zadbał o mnie On. O, jak zadbał o Dobry wieczór, kochany. Dobry wieczór, kochani. No. Nice to see you back. Miło widzieć was powrotem. And tonight is our last night. Dzisiaj wieczorem jest ostatni nasz wieczór. For how many of you the week has gone really, really fast? Dla kogo tak ten tydzień minął bardzo szybko? Yeah, for many. No, dla wielu, tak. For me the faster it better because I've been five weeks away from my family. Dla mnie to musiało szybko mogło biegnąć, dlatego że jestem tak długo z dala od mojej rodziny. And I still have to wait until Friday to see them. I ja muszę czekać aż do piątku, aż zobaczę ich. But we've been really blessed to be with you here. Byliśmy naprawdę ubłogosławieni będąc z wami. The Lord has blessed us. Bóg błogosławił nas. As I hope he has blessed you. I mam nadzieję, że również i was. And we've been praying much for the Lord to pour His Spirit in this place. My modliliśmy się bardzo, aby Duch Święty był wylany na to miejsce. And I believe that He has done it. Ja wierzę, że On to uczynił. And I pray that your lives have been changed and transformed. Ja wierzę, że wasze życie się zmieniło i przemieniło. And that you have come to love Jesus more. I pokochaliście Jezusa więcej. Because of this week that we have spent together. Dlatego, że mieliśmy ten razem tydzień, którego spędziliśmy razem. Coming to Skoszów. Amen. Aleluja. Chwała Panu. Coming to Skoszów. Przyjeżdżając do Skoszowa. Is a place we want to come in a hurry. Wiecie, my jesteśmy w takim pośpiechu. But live slowly. Ale żyjemy wolniej. Because you treat us like your own and you love us. Dlatego, że traktujecie nas bardzo pięknie, kochacie nas. And we want to tell you that we love you too and we really appreciate what you've done for us this week. I chcemy wam powiedzieć, że my również was kochamy i doceniamy to, co uczyniliście dla nas w ciągu tego tygodnia. Goodbyes are always difficult. Do widzenia, powiedzieć, jest zawsze trudno. So before Ziggy starts crying, we are going to preach. Zanim zacznę płakać, to coś powiemy na pewno. Let us pray. Módlmy się. Our Father in heaven. Nasz Ojcze w niebie. We raise our voices in thanksgiving and praise to you. Podnosimy nasze głosy, aby chwalić Ci i oddawać Ci dziękczynienie. For you are God. Dlatego, że jesteś Bogiem. Our God. Naszym Bogiem. Our Father. Naszym Ojcem. And this week, Father, we've been drawn very close to you. I w tym tygodniu zbliżyliśmy się do Ciebie bardzo blisko. We want to thank you for the view of Jesus you've given us this week. Chcieliśmy podziękować Ci za to, że pokazałeś nam obraz Jezusa, który jest blisko nas. All of our lives have been touched by him. Każdy człowiek został dotknięty nim. And during this week, Lord, i w ciągu tego tygodnia, you have drawn us so closer to our Savior. Przyciągnąłeś nas tak blisko do naszego Zbawiciela. I pray. Ja modlę się. That which has started this week. That?
which has started this week. Teraz kiedy rozpoczynamy nowy tydzień. Will never finish. Abyśmy nigdy nie zakończyli. But we will continue to draw closer and closer to Jesus. Abyśmy się zbliżali coraz bliżej i bliżej Jezusa. Until we are transformed into his image. Dopóki nie będziemy przemienieni na obraz Jego. Dear Lord, we pray that tonight as we open your word. My modlimy się, kochany Ojcze, kiedy otwieramy Twoje słowo teraz. That you will teach us once more. Abyś uczył nas jeszcze raz. That you will pour your spirit among us. Abyś wylał Ducha swojego na nas. And that our hearts will be awakened. Aby nasze serca były obudzone. To serve you. Aby służyć Ci. In Jesus' name. W imię Jezusa prosimy. Amen. Amen. Jim Elliot. John Elliot was Jim. Yeah, Jim Elliot. Jim Elliot was a missionary in Ecuador. On był misjonarzem w Ekwadorze, o Peru. With a number of other young missionaries and their families. I on miał tam również byli z nim również inni misjonarze z rodzinami. They had come to the land of Peru to serve. As missionaries. Oni przyjechali do Peru, aby być tam właśnie misjonarzami. To preach the gospel to the Indians. Aby głosić Ewangelię Indianom. As they were there, i tak jak oni tam przebywali, they learned that there was a tribe. Oni dowiedzieli się, że jest pewne plemię, that had never been reached by white man, które nigdy nie widziało białego człowieka. And that they were ferociously violent. I oni byli bardzo tacy, wiecie, używali dużo przemocy. And they began to pray that the Lord would open doors. I oni modlili się, żeby Pan otworzył drzwi. To be able to find this tribe. Aby znaleźć ten szczep. And eventually be able to work amongst them as missionaries. I żeby można było tam pracować jako misjonarze pomiędzy nimi. One day they were transporting in their plane a sick native. Jednego dnia oni transportowali jednego z tych tubylców przez samolotem. And as they were flying over the jungles, i kiedy lecieli samolotem przez tą dżunglę, the native pointed down, ten lokalny człowiek pokazał w dół, and he said, there is where they live. O, to jest to miejsce, gdzie oni żyją. And he said, who? A mówi, kto? And he said that it was this tribe. I on mówił, że to jest właśnie ten szczep. So he noted the place in his map. A więc on zaznaczył to miejsce na mapie. And went back home. I wrócił do domu. And they began to plan. I zaczął planować. To go back by plane. Aby tam polecieć z powrotem tym samolotem. And establish a contact with the tribe. Aby po prostu skontaktować się z tym właśnie szczepem. Months went by into the preparation. Miesiące przygotowań minęły. And eventually the day came. I w końcu ten dzień przyszedł. When they would fly over the tribe. Kiedy oni nadlatywali nad ten właśnie miejsce tego szczepu. And with a long rope tied to the plane. I był tam taki długi sznur uczepiony do tego samolotu. They would put a gift inside a basket. Sorry. Więc oni włożyli do koszyczka pewne dary. And they would fly the plane over a big circle. I oni lecieli wokół tego miejsca w takim dużym kole. Until the natives would grab the basket and take the gift. I do momentu, kiedy ci lokalni mogli złapać ten koszyczek i wziąć te rzeczy, które były w tym koszyczku. To their surprise. Dla ich niespodzianki. The natives not only took the gift. Oni nie tylko wzięli te dary, but they also put another gift. A oni włożyli swoje dary tam. And this went on for a number of weeks. I to się działo tak przez kilka tygodni. Until they decided, aż w końcu zdecydowali, that they would land their plane, że oni tam wylądują, on the side of the river, na brzegu rzeki, very close to the village, bardzo blisko tej wioski. They made much preparation for it. Oni przygotowali się bardzo mocno do tej rzeczy. And a lot of prayer went into heaven. I wznosili dużo modlitw do nieba w tej sprawie. But the wives especially were very uneasy. Ale żony ich bardzo były niespokojne. Because they were afraid that they would get killed. Dlatego, że bały się, że ich mężowie będą pozabijani. Well, eventually they landed in the river. Oni wylądowali obok tej rzeki. On the side of the river. Yeah. And it didn't take long for two
natives to come and make contact. I długo nie zabrało, że tych dwóch lokalnych tubylców nawiązało kontakt z nimi. They spent the day with them. Oni spędzili cały dzień z nim. And they even took one in the plane to show them their village from above. I jeden został zabrany do tego samolotu, aby pokazać mu tą ich wioskę z góry, kiedy latali w samolotem. They remain in that place overnight. Oni tam przespali się na tym miejscu. And unknown to them, i nie znając ich, there was a quarrel in the village. Quarrel, a fight. Była tam bitwa, znaczy kłótnia podczas tego ich pobytu. A man had done something bad and they wanted to kill him. Wiecie, on coś zrobił złego i oni chcieli go zabić. And he blamed the missionaries for what he had done. I on oskarżył misjonarzy tych, że to oni zrobili. So the next day, a więc następnego dnia, the natives decided to kill the missionaries. Oni zdecydowali, że oni zabiją tych misjonarzy. And they did. I oni to zrobili. They went to the plane. Przyszli do samolotu. And they hacked them to death. I oni po prostu ich zamordowali tam. Four of them died. Czterech ich zginęło. And they left young families and wives behind. I oni zostawili sierotami i wdowami cztery rodziny. But the story doesn't finish there. Ale historia nie skończyła się tam. Eventually the wife of Jim Elliot. Żona tego Jima Elliota went to live amongst the natives. Postanowiła żyć właśnie pośród tych tubylców. And another two of the women went also. A i dwie jeszcze inne osoby, również dwie kobiety. And they were able to share Jesus with the natives. I oni byli w stanie dzielić się Jezusem z tymi tubylcami. And all that group of people became Christians. I cała ta grupa tych ludzi została chrześcijanami. And their life was completely transformed. Ich życie kompletnie się zmieniło. Dear friends, przyjaciele, we have spoken about two aspects. My mówiliśmy o dwóch aspektach. On how we are to take hold of what Jesus has done for us. Jak możemy uchwycić to, co Jezus uczynił dla nas? We are to become one with Jesus. My stajemy się jedno z Jezusem. As he became one with us. Tak jak on się stał jedno z nas. Oh, sorry. Yes. Then we are to become participants in the life of Jesus. Wtedy my stajemy się uczestnikami życia Jezusa. As he became a participant in our life. Tak jak on stał się uczestnikiem naszego życia. Tonight, dzisiaj wieczorem, we are going to look at that final aspect. A dzisiaj będziemy mówić na ten finalną rzecz, which is actually become a substitute of Jesus Christ. Która jest takim zastępcą Jezusa Chrystusa. Jesus took our place. Jezus zajął nasze miejsce. He became our substitute. On stał się naszym zastępcą. And he died our death. I on umarł naszą śmiercią. Now, i teraz Jesus wants us. Jezus chce, abyśmy my to take his place, zajęli jego miejsce, to become his substitute, abyśmy stali się jego zastępcą, and to live his life in the world, i żebyśmy żyli jego życie w tym świecie, so that you and I, a żebyś ty i ja, would become, stał się, representatives of Jesus in a dying world, reprezentantem Jezusa w tym umierającym świecie. Come to Matthew chapter 5. Verses 14 through to 16. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. 5. Verses 14 through to 16. 14 do 16. Aby się wypełniło... 5. Yes, 14. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy, nie stawiają ją pod korcem, lecz na świeczniku. I świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. I want you to note that first phrase. Ja chciałbym, żebyście zobaczyli, że pierwsza część. Jesus says, Jezus mówi, you are the light of the world. Ty jesteś światłością świata. That's an amazing statement. Wiecie, to jest niesamowite stwierdzenie. Because in John 14:12. Dlatego, że w Ewangelii Jana 14:12. John 14:12. W Ewangelii Jana 14:12. Czytamy takie słowa. Zaprawdę. Let me just check. I got it wrong. Okay, I lost the text.
Przepraszam, zgubiłem ten tekst. But Jesus says, a więc Jezus mówi, that he is the light of the world. Że on jest światłością świata. So the, what I find amazing about Matthew, wiecie to, co jest cudownego w Mateuszu? Is that Christ says, że Jezus mówi, that you and I, że ty i ja, who believe in Christ, który wierzy w Chrystusa, who have become one with him, który stał się jednym z, jedno z nim, who have received his life, który otrzymał jego życie, now we become the light of the world. Teraz my jesteśmy światłem tego świata. In other words, innymi słowy, Jesus was taken to heaven, Jezus został zabrany do nieba, and he has left his church, i on teraz zostawił swój kościół, you and I, ty i ja, to continue to be the light of this world. Kontynuujesz być światłem tego świata. In other words, innymi słowy, you and I, ty i ja, in God's plan, w Bożym planie, take the place that Jesus had while he was on planet Earth. My zajmujemy miejsce, którym Jezus zajął na tym świecie. We are to be to this world. My jesteśmy po to na tym świecie. What Jesus was when he was on planet Earth. Jak Jezus był tym, czym był na tym świecie. We are to substitute Jesus. My zastępujemy Jezusa tutaj. As he lives to represent us in heaven. Tak jak on żyje na, i reprezentuje nas dzisiaj w niebie. You and I, ty i ja, are to live to represent him on earth. Żyjemy, aby reprezentować jego na ziemi. Notice in the book of John chapter 17. Ewangelia na 17 rozdział. Jesus praying to his father. Jezus modli się do swego Ojca. Verse 11 and then verses 16 through to 18. 11 wiersz. I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu moim, Twoim, tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jako my. 17. Verse 11 says that he is no longer in the world. Ten wiersz mówi, że on już więcej nie jest na tym świecie. But we are in the world. Ale my jesteśmy na świecie. In other words, innymi słowy, he has left his followers. On zostawił swoich naśladowców. To take his place, aby zajęli, on planet Earth. Aby zajęli jego miejsce na ziemi. To be his representatives. Aby oni reprezentowali jego. And then in verses 16 through to 18. I od 16 do 18 czytamy wiersza takie słowa. He repeats this thought. Powtarza to samo. Nie są ze świata, jak ja nie jestem ze świata. Poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Jak mnie posłałeś na świat, tak ja posyłam ich na świat. So as God sent Jesus into the world, tak jak Bóg posłał Jezusa na ten świat, now Jesus sends us into the world. Teraz Jezus posyła nas na świat. But I want you to notice, ale chciałbym, żebyście zauważyli, that Jesus says, że Jezus mówi, that as he was not of the world, także tak jak on nie był z tego świata, we also are not of this world. My również nie jesteśmy z tego świata. Why? Dlaczego? Because you and I, dlatego że ty i ja, have become one with Jesus. Stałeś się jedno z Jezusem. And the principles that rule his life, i zasada, która rządziła jego życiem, will be the principles that will control our life. Będą zasadami naszego życia, będą kontrolowały naszym życiem. And as we spoke last night, i tak jak mówiliśmy wczoraj wieczorem, those principles, te zasady, are in complete opposition, są w kompletnej opozycji, to the principles that rule this world. Do zasad, które rządzą tym światem. That's why Christians, dlatego chrześcijanie, they are in the world, są na świecie, but they are not of this world. Ale oni nie są z tego świata. The only way we can represent Jesus in this world, jedyną drogą, w jaki sposób możemy reprezentować Jezusa na tym świecie, is to live by the same principles, to musimy żyć tymi samymi zasadami, that Jesus actually lived, jakimi się rządził Jezus. When the church, kiedy early, when the church, kiedy kościół begins to mingle with the world, miesza się ze światem, and it adopts the principles of the world, i adoptuje zasady tego świata, the witness of the church is destroyed, is silenced. Świadczenie kościoła jest zniszczone,
po prostu ucicha. There needs to be a line of demarcation. Musi być taka linia demarkacyjna. Between the church and the world. Pomiędzy światem i kościołem. And that line must never be crossed. I ta linia nie powinna nigdy być przekroczona. We are to maintain purity. Musimy zachować czystość. Holiness. Świętość. And absolute dedication to Jesus Christ. I absolutną dedykację dla Jezusa Chrystusa. We are to live in this world. My żyjemy w tym świecie. We are to mix with the people in the world. My jesteśmy po prostu wymieszani z ludźmi tego świata. Like salt mingles with the food. Tak jak sól w pożywieniu. And like light mingles with the darkness. Tak jak światło z ciemnością. But we are not to become like the world. Ale my nie możemy być podobni jak ten świat. Tak? Tak. Amen. Chwała Panu. Alleluja. Amen. And so, friends, a więc, przyjaciele, it is heaven, to jest niebo, that is inviting you and I, które zaprasza ciebie i mnie, to actually, abyśmy become personal representatives of Jesus Christ. Żebyśmy byli osobistymi przedstawicielami Jezusa Chrystusa. What other higher privilege could be offered to human beings? Wiecie, jak ogromnym, niesamowitym przywilejem to może być dla człowieka. We can work for heaven. My pracujemy dla nieba. Amen. Amen. Christ in us. Chrystus w nas. Becomes a power in our lives. Staje się mocą w naszym życiu. That heaven cannot conquer. Że piekło nie może go pokonać. And as we come closer and closer with Jesus. I kiedy zbliżamy się bliżej i coraz bliżej Jezusa. That power. Ta moc. Will actually conquer the world for Christ. Zwycięży świat dla Jezusa. Why is it that today Christianity is retreating? Dlaczego dzisiaj chrześcijaństwo jest odrzucane? It's because Christ is not in us. Dlatego, że Chrystus nie jest w nas. It's because we are surrendering the principles of true Christianity. Dlatego, że myśmy odrzucili prawdziwe zasady chrześcijaństwa. And the world is entering into our homes and lives. I świat wkroczył do naszych domów, do naszego życia. And therefore, dlatego też, the Holy Spirit, Duch Święty, cannot use us as He wants to use us. Nie używa nas, jakby mógł użyć nas. So dear friends, a więc przyjaciele, the life of a Christian, życie chrześcijanina, is to be the life of Christ. Powinno być życiem Jezusa. A life, życiem of service, służby, of service to everyone around us, służby wszystkim wokół nas. I want you to come with me to the book of Acts, chapter 1, verse 8. Pierwszy rozdział Dzieje Apostolskie, 8 wiersz. Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 wiersz. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Jesus says to us, Jezus mówi do nas, that we are to be witnesses for Him. Żebyśmy byli świadkami dla Niego. What does it mean to be a witness? Co znaczy być świadkiem? It is to testify. To znaczy to świadczyć. Of what I have seen. Co widziałem. What I have heard. Co słyszałem. And what I have touched. I to, czego dotknęłem. In other words. Innymi słowy. In order for us to be witnesses. Żeby być świadkiem. We must have a personal experience with Jesus. My musimy doświadczyć takiego osobistego doświadczenia z Jezusem. What we are to testify in the world? Co możemy świadczyć temu światu? Is what Jesus has done for me. To jest to, co Jezus uczynił dla mnie. And what He is doing for me every day of my life. I co On robi każdego dnia w moim życiu. The world is dying. Świat umiera. Because all they hear, to co oni słyszą tyle, is theories and theology. Słyszą teorie i teologię. And they may be important. Może one są ważne. But what has a power unto salvation? Ale to, co ma moc zbawienia, is when I share my testimony. Kiedy ja się podzielę swoim doświadczeniem. Of the fact that Jesus is alive. Że tym faktem, że Jezus żyje. And that He is powerful. I jest mocnym. And that He can change lives. I że on może zmienić życie. Because He has changed my life. Dlatego, że on zmienił moje życie. And as people watch you. I kiedy ludzie patrzą na ciebie. As they hear you. Kiedy słyszą cię. As they see you acting and doing.
kiedy oni widzą, jak ty żyjesz i co robisz, they will become convinced, wtedy będą przekonani, that what you say is truth. Że to, co ty mówisz, jest prawdą. Amen. Amen. Friends, przyjaciele, what we share with the world, to, z czym my się dzielimy ze światem, must be a living experience, musi być życiowym doświadczeniem, that which I have, którego ja mam, is the only thing that I can share. To jest jedyna rzecz, z którą się mogę podzielić. Amen. Amen. Dear friends, przyjaciele, the world is deeply sick. Wiecie, ten świat jest naprawdę głęboko chory. There is deep pain. Jest wielki, głęboki ból. There is trouble. Jest problem. There is no peace. Nie ma pokoju. Mental illnesses. Wiecie, jest to psychiczny niepokój. Depression. Depresja. Suicide. Samobójstwa. Friends, we have Jesus. Przyjaciele, my mamy Jezusa. The one who can heal all the problems of this world. Ten, który może uzdrowić wszystkie problemy świata. But the world, ale świat, needs to see, potrzebuje widzieć, that the gospel we preach, że Ewangelia, którą głosimy, has actually had an effect in our lives. Jest, ma pokrycie w naszym życiu. They need to see, oni potrzebują zobaczyć, that Christian homes, że chrześcijański dom, a happy homes, to są domy szczęśliwe. They need to see, oni potrzebują zobaczyć, that Christians, że chrześcijanie, though they go through troubles, kiedy mają problemy, they are not crushed, oni nie są zgniecieni, they have hope, mają nadzieję, peace and joy, pokój i radość, because they have Jesus, dlatego że mają Jezusa. And when the world sees that, i kiedy świat zobaczy to, they will want Jesus, oni zapragną Jezusa. Amen. Amen. My dad was a church planter. Wiecie, mój ojciec był takim, który zakładał kościoły. He was a layman. On był po prostu członkiem zwykłym. But he spent most of his life moving from one place to the other, planting churches. Wiecie, jego życie polegało na tym, że on zmieniał miejsce zamieszkania i zakładał zbory. One day he was put in charge of the missionary work of a church. Jednego dnia on był tym, który odpowiadał za misję w pewnym kościele. That had about 300 or 400 members. Który miał 300 or 400 osób. One Sabbath afternoon he made an appeal. One Sabbath morning he made an appeal. Jednego sabatu poranku sobotniego zaapelował. For everyone who would like to participate in sharing the gospel. Wszyscy ci, którzy chcą się dzielić Ewangelią. To meet with him at 3 o'clock in the afternoon. Aby spotkali się z nim o 3 po południu. To his disappointment. Dla jego zawodu. Only 3 people turn up. Tylko 3 przyszło. An illiterate farmer, farmer, który nie umiał pisać ani czytać. A housewife, jednak prawda, gospodyni domowa. And an illiterate fisherman, i rybak, który też nie umiał pisać ani czytać. What shall I do with these 3? He said. I co ja mogę zrobić z tymi 3? Mówi. And the Spirit impressed him. A Duch Święty go, prawda, przekonał. Work with what you've got. Pracuj z tym, kogo masz. So he trained them. A więc wyszkolił ich. And he sent them to work. I wysłał ich do pracy. The illiterate farmer, ten, prawda, ten farmer, który nie umiał czytać ani pisać, asked my dad, poprosił mojego ojca, to color in the different truths of the Bible in different colors. A więc poprosił, aby ojciec sama zakolorował różnymi kolorami różne prawdy biblijne. So my dad colored all the text about salvation in red. A więc mój tata na czerwono wszystkie teksty zakreślił o zbawieniu. And all the text about, you know, the second coming of Jesus in blue. A na niebiesko wszystkie teksty na temat przyjścia Chrystusa. And so on and on. I tak dalej. And eventually returned the Bible to the farmer. I wrócił tą Biblię temu farmerowi. Now the farmer could not read his Bible. A więc ten farmer nie umiał czytać Biblii. But he used to go selling vegetables from door to door. Ale on chodził i sprzedawał warzywa od drzwi do drzwi. Carrying 2 large baskets on his arms. Miał 2 takie duże koszyki na swoich ramionach. He'll knock at the door. Zapukał. A lady would come out. Kobieta wyszła. Says, good morning. Dzień dobry, mówi. He'll sell the veggies. O, sprzedaję tu tego warzywka. And at the end he'll say. A na końcu mówił. Dear lady.
kochana pani, I cannot read. Ja nie umiem czytać. And I got a Bible. A mam Biblię. I wonder if you would be willing to read something for me. Ja zastanawiam się, czy chciałaby pani przeczytać coś dla mnie. And the woman would say, yes, of course. A oczywiście, mówi kobieta. And he'll take it to the text on salvation. I on otworzył tekst na temat zbawienia. Could you please read for me? Czy mogłabyś przeczytać mi, proszę? And the woman would read. I ona czytała. And said, isn't that beautiful? O, czy nie jest to piękne? And she'll say, yes. O tak. And said, could you please read for me here, please? A czy mogłabyś przeczytać tutaj, proszę? And he'll give her a Bible study. No, i on tak miał lekcję biblijną z nią. He was the best soul winner my dad ever had. Wiecie, on był najwięcej zdobywał dusz dla Pana. And then he will share his testimony. I on później dzielił swoim doświadczeniem. With the people. Z ludźmi. How Jesus had changed him. Jak Bóg zmienił ich. Dear friends, przyjaciele, we are to be witnesses for Jesus. My musimy być takimi świadkami dla Jezusa. And there are no excuses. I nie ma żadnych usprawiedliwień. Not to be witnesses for Christ. Żeby nie być świadkiem dla Jezusa. You may not know yet the Bible. Może nie znasz jeszcze Biblii. But if Jesus during this week. Ale jeżeli Jezus w ciągu tego tygodnia has changed your life. Zmienił twoje życie. You have something to tell others. Możesz coś powiedzieć innym. Amen. Amen. Go and tell them what Jesus has done for you. Idź i powiedz innym, co Jezus uczynił tobie. That's the work of a witness. To jest praca świadka. Amen. Amen. In order to substitute Jesus. Żeby zamienić Jezusa. Not only we are to be witnesses. Nie tylko musimy być świadkami. But we are to actually do the work He did on planet Earth. My musimy wykonać pracę taką, jak On wykonał na świecie. Matthew chapter 28. Ewangelia Mateusza 28 rozdział. Verses 19 through to 20. Od 19 wiersza 28. 19 to... przepraszam. 19 i 20 wiersz. Idźcie tedy, czyńcie uczniami wszystkie narody, chrząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. We are to do the work of evangelism. My musimy wykonać pracę ewangelisty. Jesus said, Jezus mówi, go into all the world. Idź na cały świat. Now, friends, you may not be able to go to China. Wiecie, kochani, może nie będziecie w stanie pojechać do Chin. But maybe there are some young people here that the Lord will call to work as missionaries. Ale wiecie, może są tu młodzi ludzie, których Pan powołuje, aby być misjonarzem. Praise the Lord. Chwała Panu. Amen. Amen. And they may want to go to Africa. A może on pojedzie do Afryki? Or to China. Albo Chiny. Who knows? Nie wiemy. When a young person decides to do that. Kiedy młody człowiek zdecyduje, aby to uczynić. Parents. Rodzice, do not tell them. Nie mówcie mu. How are you going to live? Jak będziesz żył? You should go on to university. A musisz iść na uniwersytet. No. Nie. If a young person wants to be a missionary. Jeżeli młody człowiek chce być misjonarzem. The parents and the church should say. Rodzice i kościół powinni powiedzieć. Go. Idź. And we will pray and help you. A my będziemy się modlić ze tobą i będziemy ci pomagać. Amen. Amen. But dear friends, not everyone can be missionaries overseas. Ale nie wszyscy mogą być misjonarzami gdzieś daleko. But everyone must. Ale każdy jeden musi. Be a missionary around the home. Musi być misjonarzem wokół swojego domu. Wherever your world is. Gdziekolwiek twój świat jest. You must conquer it for Jesus. Musisz zwyciężać dla Jezusa. Amen. Amen. To the whole world. Na cały świecie. Everyone in Skoczów. Każdy jeden w Skoczowie. In Silesia. Silesia? Silesia. Śląska. Śląska. Silesia. Come on. Silesia. Każdy na Śląsku. Benia and him told me Silesia. Oh, I didn't know. He's, you see? They're speaking, you know, Latino language. You know very little. Of course, I'm little one. And so, friends, beginning in your home circle. Zaczynamy od takiego kółeczka wokół domu. You must start with your relatives. Zaczynacie od swojej rodziny. With your neighbors. Swoich sąsiadów. With your workmates. Tam gdzie pracujecie. With your suburb. Tam gdzie mieszkacie w okolicy. With your city. Mieście. And then. A wtedy. All of Poland. Cała Polska. Everyone in this nation. Każdy w tym narodzie. Must know. Musi wiedzieć, that there is a savior, że jest Zbawiciel. And that they can be saved. I on może być zbawiony. Amen. Amen. This nation is a nation in darkness. Ten naród jest w ciemności. Because it is controlled by a religion of darkness. Dlatego, że on jest kontrolowany religią ciemności. This week, w
tym tygodniu. God has made you light. W tym tygodniu Bóg uczynił cię światłem. And what is the only thing that light must do? I jedyną rzecz, która światło może zrobić. In order to dispel darkness. Żeby po prostu rozjaśnić ciemność. What must you do? Co musisz zrobić? Just switch the light. Po prostu włączyć kontakt. Let it shine. Aby się zaświeciło. Amen. Amen. And as you shine for Jesus, jak będziecie świecić dla Jezusa, you will dispel darkness. Po prostu zniszczycie ciemność. There is no way that darkness can stand against light. Nie ma siły, żeby ciemność ostała się przed światłością. Amen. Amen. In your home, w waszym domu, you are the light. Jesteście światłem. In your building, w waszym budynku, you are the light. Jesteście światłem. In your neighborhood, w waszym sąsiedztwie, you are the light. Jesteście światłem. And all you have to do, jedyną rzecz, którą musicie zrobić, is let your light shine. Pozwolić, aby to wasze światło świeciło. Before man, przed ludźmi, that they may see your good works, aby widzieli wasze dobre uczynki, and glorify your Father in heaven. I chwalili Ojca Niebieskiego w niebie. And talking about good works. I mówiąc o dobrej pracy. A Christian is saved by faith. Chrześcijanin jest zbawiony z wiary. Not by works. Nie z uczynków. But a Christian. Ale chrześcijanin. Is someone who will be full of good works. Będzie pełen dobrej pracy. Notice what Jesus' life was like. Zobaczcie, z czego życie Jezusa się składało. Chapter 11 verses 4 through to 6. 11 rozdział Ewangelii Mateusza. 11? Chapter 4 through to 6. 11 of Matthew, verses 4 through to 6. Czwarty wiersz do szóstego. A Jezus im odpowiedział, idźcie, oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą, trędowaci zostają czyszczeni, a i głusi słyszą, umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto się mną nie zgorszy. What an amazing text. To za niesamowity tekst. Jesus calls us. Jezus powołał nas. To be missionaries of mercy. Abyśmy byli misjonarzami miłosierdzia. As we go into the world. Tak jak idziemy w świat. We are going to be like Jesus. Musimy być podobni Jezusowi. Therefore. Dlatego też. We gonna feed the poor. My będziemy karmić tych biednych. Care for the widows. Będziemy się opiekować wdowami. Heal the sick. Będziemy uzdrawiać tych chorych. When a Christian lives anywhere. Kiedy gdziekolwiek chrześcijanin żyje. Everyone around. Wszyscy wokół. Is blessed. Są błogosławieni. Amen. Amen. Because that Christian. Dlatego, że ten chrześcijanin. Will share what little she or he has with his neighbors and friends. Będzie się dzielił z tym, co ma. Te troszkę ze wszystkimi sąsiadami i przyjaciółmi. Instead of criticizing, zamiast krytykować ich, the Christian will love and encourage. Chrześcijanin będzie kochał i będzie się opiekował. He'll put an arm around those who are sorrowing. Będzie ogarniał ramieniem, współczuł tym, którzy cierpią. She will become a mother to the orphans. Ona będzie matką dla sieroty. A father to those who do not have fathers. A ojcem dla tych, którzy nie mają ojca. A grandmother to those who do not have grandmothers. A grandchildren. Dziadkiem czy babcią dla tych, którzy nie mają dziadków. Amen. Amen. A Christian. Chrześcijanin. Will be someone. Będzie ktoś. Who will eventually everyone loves. Którego wszyscy w końcu będą kochać. Jesus. Jezus. Was hated by those who were of the religion. Wiecie, on był nielubiany, nienawidzony tych, którzy byli uchodzili za religijnych. But the prostitutes. Ale prostytutka. And the tax collectors. I ci celnicy. And the common people. I ci po prostu tacy zwykli ludzie. Loved Jesus. Kochali Jezusa. Why did they love him? Dlaczego kochali go? Because Jesus was a lovable person. Dlatego, że Jezus był taką miłującą osobą. Children love to be around Jesus. Dzieci kochały być wokół Jezusa. Amen. Amen. He always had a cheerful encouragement for everyone. On zawsze miał pokrzepienie i zachętę dla wszystkich. He never spent one word in criticizing. On nigdy nie poświęcił jednego słowa, aby kogoś skrytykować. Because the sinner does not need criticism. Dlatego, że grzesznik nie potrzebuje krytyki. The sinner needs the gospel. Grzesznik potrzebuje Ewangelii. Amen. Amen. Yes? Tak? And that must start
in the home. I to musi zacząć od domu. Sometimes ladies come to me and said, I've got an unbelieving husband. Niektórzy nieraz przychodzą kobiety do mnie i mówią, że ja mam niewierzącego męża. What shall I do? Co ja powinna zrobić? Should I leave him? Czy ja powinna zostawić go? And my answer is no. A moja odpowiedź jest nie. Love him. Kochaj go. Love him. Kochaj go. And love him. I kochaj go. Until dopóki he'll come to Jesus. On przyjdzie do Jezusa. Love, miłość, is the greatest weapon. Jest to największa broń, that God has given you and I. Którą Bóg dał tobie i mnie. Amen. Amen. You know what? Wiecie co? Matthew 5. Ewangelia Mateusza. What? A little bit lost. Matthew 5:38. Piąty rozdział. Verses 38 to 48. Do 48. I want you to read those verses slowly, friends. Ja chciałem, żebyśmy te teksty przeczytali wolno. They meant to be taken literally. Musimy je przyjąć literalnie. Czytamy, słyszeliście, iż powiedziano oko za oko, ząb za ząb, a ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a idźcie, kto uderzy w prawy policzek, nastaw mu i drugi. A temu, kto chce z tobą się procesować i zabrać ci szatę, zostaw i płaszcz. A kto by cię przymuszał, żebyś szedł z nim jedną milę, idź z nim i dwie. Temu, kto cię prosi, daj, a od tego, który chce od ciebie pożyczyć, nie odwracaj się. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego i będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A ja wam powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi na złymi i dobrymi, i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeśli byście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż celnicy tego nie czynią? A jeśli byście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Amazing words. Niesamowite słowa. And they? And? And? Don't worry. Amazing words. Wspaniałe słowa. Dear friends, przyjaciele, we are children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi. When we love unconditionally. Kiedy kochamy bez warunków. Perfection. Doskonałość. In the Bible. W Biblii. Is defined. Jest określona. As the ability to love those who do us wrong. To jest możliwość kochania tych, którzy robią nam źle. Because that is the character of God. Dlatego, że to jest charakter Boga. So friends, a więc przyjaciele, we are to go into the world, a więc musimy iść do świata, filled with a heart of love. Wypełnieni miłością, Bożą miłością. There was a group of bikies. Była grupa, wiecie, takich bikies, to są na tych motorach, wiecie, tacy. They are usually really rough. Wiecie, oni są tacy, wiecie, twardziele, tacy straszni. And they are involved in drugs and crimes. Wiecie, oni są bardzo zaangażowani w narkotyki i przestępstwa. Somehow, w jakiś sposób, the guy who was in charge of the gang, ten przywódca tego gangu, started studying the Bible. Rozpoczął studiować Pismo Święte. And everyone in the gang started studying the Bible. I wszyscy w tym gangu zaczęli studiować Biblię. And one day, jednego dnia, they discovered in the Bible, i oni odkryli w Biblii, that the Sabbath was the day of God. Że sobota, pardon? That the Sabbath was the day of God. Że to jest dzień Boży. And so the boss said, a więc ten boss powiedział, guys, chłopcy, this coming Sabbath we are going to church. W tę nadchodzącą tą sobotę jedziemy do kościoła. They look for a church that open on Sabbath. Wiecie, popatrzyli się, który kościół jest otwarty w sobotę. In a small town, i w małym miasteczku, they found the Seventh Day Adventist Church. Oni znaleźli kościół Adwentystów Dnia Siódmego. So imagine the picture. I wyobraźcie sobie ten obraz. The church has about 10 old people. Ten kościół ma takich 10 starszych osób. And suddenly they hear. I nagle słyszą. About 50 bikes outside the church. Około 50 motorów przed kościołem. What's going on? Coś się dzieje. They all wait. Oni wszyscy czekają. And suddenly, i nagle, through the door, przez drzwi, come these big burly guys. Wiecie, wchodzi taki potężny mężczyzna. Boom. 50 of them. 50 ich. The old people. Ci ludzie starsi.
The pastor zamknął buzię. Has nothing to say. Nie ma nic do powiedzenia. And they sit right at the front. Oni usiedli na samym przodzie. Well, eventually the pastor gets his composture. A więc w końcu ten pastor się po prostu poprawił. And keeps teaching the Sabbath school lesson. I zaczął uczyć szkoły sobotnią. And then the sermon. A później kazanie. And during the sermon the bikers are crying. A podczas tego kazania ci bikers zaczęli płakać. And you know what? Wiecie co? That church. Ten kościół. Every old person took some bike for lunch. Każdy z tych starszych ludzi wziął ich tych bajków, tych motocyklistów, powiedzmy, na lunch. And then i wtedy they spent the Sabbath afternoon together. I oni spędzili całe popołudnie razem. And the bikers fell in love with the old people. I ci motocykliści zakochali się w tych starszych ludziach. Never had anyone treated them like this bunch of old people. Wiecie, nikt nie potraktował ich jak ci starsi ludzie. And so every Sabbath they started coming to church. A więc każdej soboty oni zaczęli przyjeżdżać do tego kościoła. And eventually, i w końcu all of them were converted. Wszyscy się oni nawrócili. Why? Dlaczego? Because they found a church that loved them. Dlatego, że znaleźli kościół, który ich pokochał. What would have happened if they came through? Co by się stało, gdyby oni przyjechali? With their earrings and chains. Wiecie, z tymi kolczykami, z łańcuchami. Smelling like alcohol and tobacco. Wiecie, śmierdzą alkoholem i papierosami. And the old people. A starsi ludzie? Would have said, we don't want them. My nie chcemy ich. They would have been lost. Oni byliby zgubieni. But love. Ale miłość. Saved them. Zbawiła ich. Love, miłość, is the most powerful tool. To jest największy, wiecie, to narzędzie. That God has given us. Które Bóg nam dał. To win those who are around us. Abyśmy wygrali tych wszystkich, którzy są wokół nas. Amen. Amen. But what about inside the church? Ale co, jeśli chodzi o kościół wewnątrz? Notice in the book of John, chapter 13. W 13 rozdziale Ewangelii Jana. Verses 34 and 35. 33 i 4 wiersz. John chapter 13, 34 and 35. 13 rozdział, 33 i 4. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami, szukać mnie będziecie... John? John 13, yeah. 34 and 35. A, 34. Yeah. Nowe przykazanie daję wam, abyście się nawzajem miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Jesus says, Jezus mówi, that in his church, że jego kościół, the same love that he has for us, taką miłość, jaką on miał dla nas, must be shared between each other. Musi być w kościele dzielona jeden do drugiego. Dear friends, przyjaciele, we are closer than brothers and sisters. My jesteśmy bliżej niż brat i siostra. We are children of God. Jesteśmy dziećmi Bożymi. And the same spirit that dwells in you. I taki sam duch, jaki mieszka w tobie. Dwells in me. Mieszka we mnie również. Therefore. Dlatego też. What unites us. To co łączy nas. Is the love of Jesus. To jest miłość Jezusa. We should love each other. Powinniśmy kochać się nawzajem. In ways that the world cannot understand. W taki sposób, którego świat nie zrozumie. When they come through the doors of the church. Kiedy oni przejdą drzwi tego kościoła. People who do not know Jesus. Ludzie, którzy nie znają Jezusa. Should see. Powinni zobaczyć. That in this place. Że w tym miejscu. Exist bonds. Jakaś więź, that nothing else in the world compares to it, którą nie można porównać z niczym innym w świecie. Bonds of love that are so deep, wiecie, więź taka miłości tak głęboka, that we would rather die, że my jesteśmy w stanie umrzeć, than be separated from each other, niż być rozłączeni jeden od drugiego. That's what gave power to the preaching of the early church. To dało moc pierwszemu kościołowi, który uczył. The love of Christ, miłość Jezusa, became evident in the church. Stała się widoczna w kościele. And it united the church. I połączyła kościół. With bonds that could not be broken. Więzią, która nie może być złamana. Amen. Amen. That's what we need in the church. Tego potrzebujemy w naszym kościele. How will people know that Jesus is alive? Skąd będą wiedzieć ludzie, że Jezus żyje? If there is love among us. Jeżeli zauważą miłość między nami. That is the only way. To jest jedyna droga. Friends, przyjaciele, but not only
we are to witness for God. Ale nie tylko musimy for Jesus. Świadczyć o Jezusie. And to do the same work that he did. I robić tą pracę, którą on wykonywał. But also as we take the place of Christ. I tak jak my zajmujemy miejsce Jezusa. We will have to learn to suffer for him. Nauczymy się też cierpieć dla niego. In the book of 1 Peter. W liście apostoła Piotra, pierwszy. Chapter 4 verses 12 through to 16. The apostle writes to his church, 1 Peter chapter 4 verses 12 to 16. Od 12 do 16 wiersza, czwarty rozdział. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotykało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. Jest. A 14? A niech nikt was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże, jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej w tym imieniu chwali Boga. As we become one with Christ, tak jak stajemy się jedno z Chrystusem, God will lead us to become one with him in every aspect of his life. Bóg poprowadzi nas, abyśmy byli jedno z nim w każdym aspekcie naszego życia, including his sufferings. Łącznie z cierpieniem dla niego. Dear friends, przyjaciele, it is not possible. Jest to niemożliwe. To be a Christian, być chrześcijaninem, and not suffer. I nie cierpieć. One of the counsels that is most often repeated in the epistles. Jedną z najbardziej powtarzanych rad przez apostołów. It is the counsel on how to confront suffering. To jest rada, jak spotkać się z cierpieniem. And the constant counsel of the apostles. I nieustanna rada apostołów. Is to rejoice in the midst of suffering. Abyśmy się radowali podczas tego cierpienia. If you suffer as a Christian. Jeżeli cierpisz jako chrześcijanin. If you are rejected. Jeżeli jesteś odrzucony. If you are mistreated. Jeżeli źle jesteś traktowany. Rather than running away from God. Zamiast uciekać od Boga. Simply take hold of his hand more firmly. Po prostu ufajcie bardziej mocno jego dłoni. And let him lead you through the bitter experience. I pozwól się poprowadzić przez te ciężkie doświadczenia. Because even through suffering, nawet przez te cierpienie, God has victories prepared for us. On przygotował zwycięstwo dla nas. Some time ago I read the story. I kiedyś przeczytałem historię of a pastor who went to work as a missionary in the islands. Który był pastor, który pojechał na wyspy. He took his wife. On wziął swoją żonę and two little children. I dwoje małych dzieci. One day they were traveling by boat. Jednego dnia płynęli łódką. And the boat caught fire. I łódka się zapaliła. And it exploded. I wybuchła. His wife and two children died. Jego żona i dwoje dzieci zginęło. And they were never found. I nigdy nie znaleziono ich. Because the boat exploded and they were thrown everywhere. Wiecie, kiedy wybuchła ta łódź, to wszystko się rozprysło. The pastor alone survived. Jedynie pastor ocalał. His body all burned. Jego ciało było całe spalone. Was taken back to Australia. On został zabrany do Australii. And in a period of 12 months he was nursed back to health. I przez cały rok, prawda, cały rok zabrało, żeby wyzdrowiał. What do you think he did when he became healthy? Jak myślicie, co on czynił, kiedy wyzdrowiał? He found another wife. On znalazł drugą żonę. And he went back to work in the islands. I on wrócił, aby pracować na wyspach. And he lived his life in the islands. I on spędził swoje życie na wyspach. And brought to the Lord thousands. I przyprowadził do Pana tysiące. The Lord used him to work mighty miracles. Przez niego Pan uczynił niesamowite rzeczy. Through him the Lord even raised the dead. Przez niego nawet Pan wzbudzał zmartwych. Why? Dlaczego? Because that man had become so close to Christ. Dlatego, że ten człowiek stał się tak blisko Chrystusa. That he did not count his life dear to himself. Dlatego, że on znalazł swoje życie bezwartościowe. Nothing would stop him. Nic nie mogło zatrzymać go. From doing the work that Jesus had asked him to do. Od pracy dla Pana, którą Jezus prosił go, aby uczynił. You read the story of Paul. Kiedy czytacie historię Pawła. And there was nothing they could do to him. Nie było nic, nie było czegoś, co mogłoby go zatrzymać. To stop him.
aby go zatrzymać. Satan threw the worst things at Paul. Szatan najgorsze rzeczy rzucił na Pawła. To try to discourage him. Aby go zniechęcić. And Paul would not stop. A Paweł nie zatrzymał się. Paul drove Satan and his evil angels crazy. Wiecie, Paweł doprowadzał do zwariowania szatana i jego aniołów. Because his ministry. Dlatego, że jego służba. Turned the pagan world of his days. Obróciła świat w jego czasach into Christianity. W chrześcijaństwo. If we want to conquer, jeżeli chcemy zwyciężyć Poland for Jesus, Polskę dla Jezusa, we must have the same attitude. Powinniśmy mieć tą same podejście. We must be willing to risk it all for the Lord. Powinniśmy mieć takie pragnienie stracić wszystko dla Pana. We must put it all on the line. Wszystko powinniśmy położyć na jedną linię. In order to see the light of the gospel. Żeby pokazać światło Ewangelii. Shining upon this beautiful land. Które by świeciło na tym cudownym, pięknym kraju. We must believe. Musimy wierzyć. That in this land. Że w tym kraju. There are millions of people. Jest miliony ludzi. That today are in darkness. Które są dzisiaj w ciemności. Who? Którzy, will come to the knowledge of the gospel. Kiedy, żeby przyszli do świadomości Ewangelii. And leave darkness. I zostawili ciemność. And come into the light of truth. I przyszli do światła Ewangelii. If we are willing to risk it all for Jesus. Kiedy my zaryzykujemy zostawić wszystko dla Jezusa. Amen. 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 Alleluja. Praise the Lord. Chwała Panu. Friends. Przyjaciele. I believe that in this group of people. Ja wierzę, że w grupie tych ludzi. There are people. Są ludzie. Who will dedicate themselves. Którzy dedykują siebie. To serve the Lord completely. Służyć Panu całkowicie. But it is my prayer. Ale jest moją modlitwą. That everyone here. Żeby każdy z nas tutaj. Will dedicate themselves. Poświęcił siebie. And everything they are and have. I wszystko co ma. To reach Poland for Jesus. Aby osiągnąć, zdobyć Polskę dla Jezusa. Amen. Amen. In the book of Paweł Panu. In the book of Revelation. Księga Objawienia Świętego Jana. The Bible shows a glorious day just ahead of us. Bóg pokazuje te wspaniałe dni przed nami. Revelation chapter 18 verse 1. 18 rozdział, pierwszy wiersz. Potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo. I rozjaśniła się ziemia od jego blasku. There is a massive conflict ahead of us. Przed nami jest ogromny konflikt. False religion. Fałszywa religia. Will take control of this planet again. Obejmie kontrolę nad ziemią znowu. As it was done in the dark ages. Tak jak to się stało w średniowieczu. But God has predicted. Ale Bóg przewidział. That the glory of God, że chwała Pana, will shine upon earth, rozjaśni się nad ziemią, like it has never happened before, jak nigdy przedtem to się nie stało, and the whole world will be enlightened with the glory of God. I cały świat się oświeci od chwały Pana. What is the glory of God? Czym jest ta chwała Pana? Is his character? To jest jego charakter. Is his righteousness? To jego sprawiedliwość. And dear friends, in Revelation 12. Przyjaciele, w rozdziale 12 objawienia. The church is shown as being the light of the world. Kościół jest pokazany jako światło świata. And she is dressed in the sun. I ona jest ubrana w słońce. A symbol of God's character, symbol, the righteousness of God. Symbol charakteru Bożego, sprawiedliwości jego. Friends, przyjaciele, the day is coming. Przychodzą dni. When God through his people. Kiedy Bóg przez swoje dzieci. Will manifest his character. Pokaże swój charakter. His righteousness. Swoją sprawiedliwość. God's children. Boże dzieci. Will be like Jesus. Będą podobnie Jezusowi. They will have his character. Będą mieli jego charakter, his love, jego miłość, and the world will be encircled with a manifestation. I świat będzie okrążony jego manifestacją. A tangible manifestation. Tangible, something you can touch. Taką, którą można będzie dotknąć. Visible, widzialną. To those who do not know Jesus. Dla tych, którzy nie znają Jezusa. And billions i biliony of human beings, ludzi, who today are in darkness, którzy są w ciemności dzisiaj, who today are ignorant, którzy są dzisiaj po prostu ignoranci, they may be atheists, może są ateistami, Buddhists, buddyści, Islam, Islam,
islamu, they may be in Hinduism. Może by są hinduistami. They may be in pagan forms of Christianity. Może mają jakąś pogańską formę chrześcijaństwa. They will see the light. Zobaczą światło. And they will come out. I przyjdą i wyjdą na zewnątrz. Today. Dzisiaj. The Lord is calling you. Bóg dzisiaj cię wzywa. To be the light of the world. Abyś był światłem świata. Where you are. Gdzie jesteś? Are you willing? Czy chcesz? To hear the call of God. Słyszeć te wołanie Boga. And to take the place of Jesus. I zająć miejsce Jezusa. To be a witness. Aby być świadkiem. To do the work of Christ. Aby wykonać pracę Jezusa. And to be willing to suffer for Jesus. I czy jesteś w stanie cierpieć dla Jezusa? In order. Żeby to let your light shine. Wasze twoje światło zajaśniało. But dear friends, przyjaciele, the day is coming also. Przychodzą dni również, when those że ci, who have united Jesus, którzy połączyli się z Jezusem, in conquering the world for Christ, aby zdobyć świat dla Jezusa, will join him in glory, połączą się z nim w chwale, and will be part of the reward of Jesus. I będą tą zapłatą dla Jezusa. We may lose everything on planet Earth. My możemy żyć wszędzie na całej ziemi. But dear friends, we have an inheritance in heaven. Ale wiecie, my mamy spadek w niebie. We will sit to rule with Christ. My będziemy siedzieć i będziemy rządzić z Chrystusem. Jesus will share his kingdom with his children. Jezus będzie dzielił się królestwem swoim z nami. And we will live forever. I będziemy żyć na zawsze with our Father. Z naszym Ojcem. And with Christ. I z Jezusem. Is that your desire? Czy jest to twoim pragnieniem? Amen. Amen. Is that what you long for? Czy tego pragniesz? Would you like to say to Jesus tonight? Czy chciałbyś powiedzieć Jezusowi dzisiaj wieczorem? Jesus. Jezu. I want to take your place. Chcę zająć twoje miejsce. If that is your desire, listen to what Zig is going to sing. Jeżeli jest to twoim życzeniem, posłuchajcie, co będę teraz śpiewał. Cicho jak wieje anielskie, jak krople rosy wśród róż. Miękko jak płatki śnieżyste, cicho nadziei głos brzmi. Patrz, wkrótce ciemność przeminie, burzy uciszy się mrok. Słońce to wieczór się kryje, rankiem powtórzy swój bieg. Cicho, cichutko nadziei głos brzmi, smutku pociesza, w ciemnościach wisi. Jak niewzruszczona kotwica trzyma okręty wśród skał, tak i nadzieja pokrzepia serca nękane przez żal. Czemu się trwożysz, ma duszo? Północ minęła wszak już. Ranka nowego oczekuj, zbawcy mojego wstrzyj dusz. Cicho, cichutko nadziei głos brzmi, budku pociesza, ciemnościach musi. Jeśli wśród cieni wieczornych strach posiąść duszę chce twą, wiedz, że im większe ciemności, gwiazdy tym jaśniej nam śnią. Cicho, cichutko tak szepcą, serce otuchę myślą. Jutro się skończą cierpienia, lepsze nadejdą wnet dnie. Cicho, cichutko nadziei głos brzmi, smutku pociesza, ciemnościach musi. Cicho, cichutko nadziei głos brzmi, smutku pociesza, ciemnościach musi. Ciemnościach musi. Ciemnościach mi lśni.
If tonight your desire is to say to Jesus, jeżeli dzisiaj wieczorem jest twoim pragnieniem powiedzieć Jezusowi, I want to be a light. Ja chciałbym być światłem. I want to be your representative. Ja chciałbym być twoim reprezentantem. I want to be a missionary. Ja chciałbym być misjonarzem. Where I am. Tam, where gdzie I jestem, live. Gdzie mieszkam. If that is your desire, jeżeli to jest twoim pragnieniem, would you stand where you are that we may pray together? Powstać tam, gdzie jesteś, abyśmy się modlić mogli. There's a second group that I want to appeal to. Ale jeszcze druga grupa, do której chcę zaapelować. And maybe to the younger ones. A może to są młodzi ludzie. Maybe tonight you are feeling the call to become a missionary or a minister. Może dzisiaj usłyszałeś powołanie, że chcesz być misjonarzem, zostać albo pastorem, kazodzieją. To serve the Lord full time. Aby służyć Panu przez cały czas. If that is your desire, would you express it by coming forward, and I'd like to pray especially with you. Jeżeli jest to twoim pragnieniem, podejdź do przodu, ja będę szczególnie modlił się za ciebie. Is there anyone like that here tonight? Czy nie ma kogoś takiego tutaj wśród nas? A young person that wants to dedicate him or herself to serve the Lord full time. Młody człowiek, który chciałby poświęcić swoje całe życie dla Pana. The Lord has placed it in my heart to call. There must be someone that the Lord is calling. Wiecie, Pan mi to włożył w moje serce, że powinienem zaapelować i wiem, że ktoś tu jest na tym miejscu, że potrzebuje. I made my decision to be a pastor in a meeting like this. Ja podjąłem moją decyzję, aby być pastorem właśnie podczas takiego zebrania. And I never regret it. I ja nigdy nie żałuję tego. Is there anyone like that tonight? Czy jest ktoś podobny temu? Would you like to say to the Lord, Lord? Czy chcesz powiedzieć, Panie? As soon as I can. Jak tylko będę mógł. I will serve you. Ja będę ci służył. I will become a missionary. Ja stanę się misjonarzem. Or I will be a pastor. Ja będę pastorem. Or I will serve you full time in whatever means you call me. Ja będę służył tobie gdziekolwiek mnie powołasz. Is there anyone like that tonight? Czy jest ktoś tutaj, co chciałby to uczynić? If that is your desire, come. I'd like to pray with you. Jeżeli jest to twoim pragnieniem, podejdź do przodu, będę się modlił z tobą. Yeah, young people. Yes. God bless you. Niech się Pan błogosławi. Young people or even older people. Starsi nawet mogą być. Can dedicate themselves to serve the Lord full time. Mogą poświęcić swoje życie, aby oddać służyć Panu. And the youth is the best time to give your time to God. A młodość jest najlepszym czasem, aby poświęcić i służbie Pana. Why not consider serving Him forever? Dlaczego nie wziąć pod uwagę, aby służyć Jemu zawsze? Jesus needs pastors and missionaries in this country. Jezus potrzebuje pastorów, misjonarzy w tym świecie. That will serve him. Którzy będą służyć mu. Not because of money. Nie dlatego, że będą mieć pieniądze. But because of love to Jesus. Ale dlatego, że kochają Jezusa. Is there anyone else here? Czy jeszcze ktoś może? Our sister has come forward. Nasza siostra wystąpiła do przodu. God bless you. Niech się Pan błogosławi. Is there anyone else? Czy jeszcze ktoś może? Could it be that in a church with so many young people? Czy może być tak, że tyle młodych ludzi w tym kościele? There's no one who wants to make that commitment. I żaden nie chciałby poświęcić i dedykować się tej pracy? Come down. Zejdźcie na dół, jeśli jesteście na górze. Don't be afraid. I'll wait for you if you have to come down from upstairs. Nie martwcie się, poczekamy na was, tak? Jeżeli jesteście na górze. If your dream is to work for God. Jeżeli macie pragnienie, wiecie, marzenie pracować dla Pana. Why don't you give your life now? Dlaczego nie oddać życia swojego dzisiaj, teraz? You will never regret it. Nigdy nie będziecie żałować tego. The best job. Najlepsza praca. Is to actually serve the Lord full time. To jest służyć Panu ze wszystkim sił. Amen. Cały czas. Amen. If not, we will pray. Jeśli nie, będziemy się modlić. Let us pray. Módlmy się. Father in heaven. Ojcze w niebie. We want to thank you so much. My chcemy ci tak bardzo podziękować. For the invitation. Za zaproszenie. To all of us. Do nas wszystkich. To be missionaries. Aby być misjonarzami. To take the place of Jesus in our community. Aby zająć miejsce Jezusa w naszym środowisku. And to be Christians. Aby być chrześcijanami. In the midst of darkness. W środku ciemności. Tonight. Dzisiaj wieczorem. We stand before you. Stoimy przed tobą. To make a covenant. Aby uczynić przymierze. That we will serve you. Że będziemy ci służyć. Wherever we are, gdziekolwiek będziemy. Lord, Panie, make our lives a light. Uczyń nasze życie światłem. That it will shine so powerfully. Które będzie świecić tak mocno. That it will enlighten the darkness all around us, Father. Że oświeci tą ciemność wokół nas. And I pray. I modlę się. That out of this congregation, żeby w tym zgromadzeniu, there will be young people. Byli ludzie, młodzi. And even older people, i starsi również, Panie. Who will serve you full time. Którzy będą służyć tobie cały czas. Who will dedicate their lives, którzy poświęcą swoje życie, to the spreading and preaching of the gospel, aby rozgłaszać
Twoją Ewangelię. But I pray, Lord, ja modlę się, Panie, that all of us will do aby każdy to uczynił. And that one day soon, i niedługo, wkrótce, we will see, Father, zobaczymy, Ojcze, this beautiful land, ten piękny kraj, enlightened by the glory of the gospel, rozświeconym chwałą Ewangelii. And millions of your children, i miliony Twoich dzieci, taking hold of the hand of Jesus, będą trzymały rękę Jezusa. Thank you, Lord. Dziękuję Ci, Panie. Thank you for the decision of my sister. Dziękuję za decyzję naszej siostry. She is just so fresh in the faith. Ona jest tak świeża w Twojej wierze, Panie. And she wants to serve you. I ona chce Ci służyć. She wants to reach the lost. Ona chce dosięgnąć tych zgubionych. I pray that you will fill her with the Holy Spirit. Ja proszę, abyś wypełnił ją Duchem Świętym. And that you will take her. Abyś wziął ją. In the place in your vineyard, prowadziłem do Twojej winnicy, that you have appointed for her to serve you, aby ona mogła być służebnicą Twoją. Thank you, Father. Dziękuję Ci, Panie. In Jesus' name. W imieniu Jezusa prosimy. Amen. Amen. Before we go, I'd like you to sit down. Zanim proszę usiąść, zanim się rozejdziemy. And Mark is going to finish with by singing a song. Marek nam zaśpiewa i nie tylko. Ojcowski dom.
Hallelujah.